Hej Kasia, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do pomodlenia się dzisiejszym słowem. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza, drugi rozdział, wersety od 1 do 12. I dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, jak mędrcy ze wschodu chcieli złożyć pokłon Jezusowi i po drodze wstąpili do Heroda, żeby się go spytać właśnie o Jezusa. On nie wiedział o tym, że w Betlejem właśnie Jezus, czyli Król Narodów, się narodził. Dlatego był bardzo zdziwiony ze swoim dworem, o czym oni mówią. I wtedy oni przytoczyli mu proroctwo i on ich poprosił o to, by później przekazali mu informacje na temat pobytu Jezusa i w jakim stanie on jest. Kiedy mędrcy dotarli, gdzie drogę wskazała im gwiazda, złożyli Jezusowi dary i podczas snu dostali informację od Boga, żeby ominąć Heroda i inną drogą dostać się z powrotem do swojego kraju. I to właśnie pokazuje, w jaki sposób Bóg próbuje nas uchronić, ostrzegać od innych rzeczy, że to mogą być małe znaki, których możemy na początku nie zauważyć, lub mogą być one dość widoczne, tak jak było w tym przypadku, bo było to dość duże ostrzeżenie przed właśnie Herodem, który mógłby zabić Jezusa, gdyby tylko mędrcy dali mu te informacje, gdzie on jest. I tak naprawdę to pokazuje, jak Bóg próbuje nas chronić. Bez żadnego wyjątku tak naprawdę, bo to już tylko od nas zależy, jaką drogę obejmiemy, tak jak tutaj mieli dwie opcje i wybrali tą, żeby posłuchać się głosu Boga z tego snu i wybrać się inną drogą. Równie dobrze mogli przecież udać się do Heroda i mu wszystko powiedzieć, a nie zrobili tego. Może podejrzewali, co on może chcieć zrobić wobec Jezusa, może nie, ale my powinniśmy wiedzieć, jako dzieci Boże, i może nie dowiemy się tego od razu, może nie uświadomimy sobie tego od razu, ale zawsze po jakimś czasie lub w najodpowiedniejszym momencie Bóg nam to pokaże, uświadomi, bo może sam do nas przemówi, może poprzez kogoś. To jest naprawdę dużo dróg, którymi może Jezus do nas mówić razem z Bogiem. Na przykład może być to we śnie, które mogą być prorocze sny. Może to być poprzez pismo, chociaż wtedy go jeszcze nie było, ale mówię, także były inne sposoby i mówię teraz o takich sposobach, dzięki którym my się możemy kontaktować z Bogiem, żeby dowiedzieć się, jaki On wobec ma nas plan. Możemy przez naprawdę różne modlitwy, my nie musimy mówić takich standardowych modlitw za każdym razem. Możemy zwyczajnie porozmawiać, opowiedzieć, jak nam minął dzień. Możemy zwyczajnie porozmawiać jak przyjaciel z przyjacielem. Nie musimy przed Jezusem ani Bogiem niczego chować, bo oni najlepiej wiedzą, co się dzieje w naszym życiu, bo oni to wszystko planowali. I może nie dosłownie wszystko, bo my mogliśmy wziąć inną drogę niż oni oczekiwali, ale znali i wiedzieli, jakie mogą być tego konsekwencje i jak inaczej może wtedy pójść nasze życie i to wszystko, co teraz mamy. A więc jeżeli spodobało Wam się rozważenie mojego słowa, to lajkujcie i subskrybujcie ten kanał, bo ważne jest, żeby dostawać powiadomienia, dlatego upewnijcie się, że zostawiliście dzwoneczek. I to z mojej strony wszystko. Miłego dnia!